Wirtschaftsleistung in der Eurozone schrumpft, Gospodarkastrefe Euro kurczy się, Minister Habeck will schnelle Entscheidung zu Industriestrompreis, Minister Habeck chce szybkiej decyzji w sprawie cen energii elektrycznej dla przemysłu. Heute ist Mittwoch, der 1. November. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki Wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za Wasze subskrypcje. Wir legen los. Die Bild und das Sterben der anderen, warum auch Gaza mitgefühlt verdient hat. Gazeta Bild pisze o śmierci innych, dlaczego Gaza zasługuje również na współczucie. Der Spiegel: Nach israelischen Luftangriffen sind in einem Flüchtlingslager in Gazastreifen Dutzende Menschen gestorben. Die genaue Zahl ist unklar. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Die NATO warnt vor Lebensmittel- und Trinkwasserknappheit. Natomiast Spiegel pisze o dziesiątkach osób, które zginęły w obozie dla uchodźców w strefie Gazy po izraelskich nalotach. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Szpitale są przepełnione. ONZ ostrzega przed niedoborami żywności oraz wody pitnej. Israelische Armeesprecher bestätigt Angriff auf Flüchtlingslager, auch der Spiegel. Spiegel pisze również o tym, że rzecznik izraelskiej armii potwierdza atak na obóz dla uchodźców. Der Ölpreis könnte um 76% steigen, wenn sich der Israel-Hamas-Krieg zu einem regionalen Konflikt entwickelt, so die Weltbank. Światowy Bank ostrzega, że ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć o 76%, jeżeli wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem przerodzi się w konflikt regionalny. Mehr Verluste als Gebietsgewinne. NATO-Geheimbericht warnt vor einer neuen Phase des Ukraine-Kriegs. Russland nutzt den Patch, um sein Raketenarsenal aufzufrischen. Więcej strat niż zdobyczy terytorialnych. Tajny raport NATO ostrzega przed nową fazą wojny na Ukrainie. Rosja wykorzystuje impas do odświeżania swojego arsenału rakietowego. O tym wszystkim pisze Business Insider. Und Daten für das dritte Quartal. Wirtschaftsleistung in der Eurozone schrumpft unerwartet. Experten hatten eigentlich mit einer Stagnation gerechnet. Immerhin gibt es eine nachlassende Inflationsrate und die gibt Hoffnung auf eine Trendwende für die Konjunktur. Dane za trzeci kwartał. Produkcja gospodarcza w strefie euro nieoczekiwanie spada. Eksperci spodziewali się raczej stagnacji. Spadająca inflacja jednak daje nadzieję na odwrócenie sytuacji w gospodarce. Minister Habeck will schnelle Entscheidung zu Industriestrompreis, Warnung vor gefährlichem Zeitverlust, also Unternehmen haben keine Zeit. Minister Habeck chce szybkiej decyzji w sprawie cen energii elektrycznej dla przemysłu. Tutaj nadchodzą ostrzeżenia przed niebezpieczną stratą czasu. Przedsiębiorstwa, firmy po prostu czasu w Niemczech w chwili obecnej nie mają. Und wir haben Preis für Uran, der steigt. Hedgefonds investieren vermehrt Geld in Atomkraft, weil sie weiterhin an dessen Zukunft glauben. Tymczasem rosną ceny uranu. Fundusze hedgingowe inwestują więcej pieniędzy w energię jądrową, ponieważ nadal wierzą w jej przyszłość. Wer von der Elektrowende profitiert? Der Spiegel pisze o tym, kto korzysta na transformacji elektrycznej, tak? Czyli chodzi o samochody elektryczne. Weltweit wächst der Markt für Elektromobilität mit finanzstarker Unterstützung der Politik. Das macht die Aktien von börsennotierten Autobauern interessant. Rynek elektromobilności rozwija się na całym świecie przy silnym wsparciu finansowym ze strony polityki oczywiście i to wszystko sprawia, że akcje producentów samochodów po prostu są coraz bardziej interesujące. Fahrstunden teuer wie nie, Führerschein jetzt nur für Reiche, die Bild-Zeitung. Gazeta Bild natomiast pyta, czy prawo jazdy teraz będzie tylko dla bogatych, nauka jazdy droższa niż kiedykolwiek. Jedźcie do Polski, zróbcie w Polsce. Und Tarifverhandlungen mit Lokführern. Bahn rechnet mit Streiks noch vor Weihnachten. Tymczasem mamy znowu negocjacje zbiorowe z maszynistami. Deutsche Bahn spodziewa się strajków przed świętami Bożego Narodzenia. Wie jedes Jahr eigentlich. Jak co roku będziemy mieli prawdopodobnie strajki. Także zobaczymy, nic nowego w chwili obecnej. Wenn ich Interesse an Corona-Vakcin, Lauterbach ruft jetzt wieder zum Impfen auf. Tymczasem minister zdrowia Lauterbach znowuż wzywa do szczepień. Niewielkie zainteresowanie szczepionką przeciwko koronawirusowi w Niemczech. Und Krise bei Signa. Stadt Hamburg spielt Notfallszenarien für Elbtower-Baustopp durch. Die Stadt präsentiert Notfallpläne. Mamy kryzys. Kryzys Signa, czyli chodzi o inwestora tutaj Elbtower. Takiego prestiżowego znowuż projektu budowlanego u mnie w Hamburgu. Tutaj budowa została wstrzymana. Jak wiecie, miasto przedstawia plany awaryjne. Podobno miasto nauczyło się trochę po budowie Elbphilharmonii. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest.
Nordkorea. Die Bundespolizei hat am Wochenende 23 eingeschleuste Migranten in Vorpommern aufgegriffen. Der Großteil der Männer und Jugendlichen kam über die Balkanroute. Weekend Policja Federalna zatrzymała na Pomorzu Zachodnim 23 osoby nielegalnych migrantów, większość mężczyzn i młodych chłopców. I przyjechali oni prawdopodobnie szlakiem bałkańskim. Wirtschaftswoche, Commerzbank Tochter M-Bank wegen Frankenkrediten erneut in der Verlustzone. Wirtschaftswoche pisze o tym, że M-Bank, spółka zależna Commerzbanku, ponownie na minusie z powodu kredytów frankowych. Und Airliners, ehrgeiziges Wachstum als Überlebensstrategie, LOT Polish Airlines und die Parallelen zum Swiss Air Debakel. Airliners pisze o locie. Ambitny rozwój jako strategia przetrwania polskiej linii lotniczej LOT i podobieństwo do porażki Swiss Air LOT will beides unabhängig wachsen und ein globaler Netzwerkkarrier sein. LOT chce obu rzeczy, tak? Chce się rozwijać niezależnie i być globalnym przewoźnikiem sieciowym. Czy to się uda? Tutaj autorzy przytaczają Swiss Air jako negatywny przykład. Das war's für heute. Ich wünsche euch heute einen angenehmen, erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.